Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, czym różni się kwas hialuronowy od botoksu. Ponieważ wiem, że wiele osób myli te dwie rzeczy ze sobą, zupełnie często nie wiemy, co jest do czego, o co w tym wszystkim chodzi. Wiele razy, jak zdarzyło mi się gdzieś tam oglądać programy w telewizji albo słuchać radia, pojawiały się takie błędy, które mi się wydają zupełnie kuriozalne, natomiast zaczęłam zdawać sobie z tego sprawę, że mało osób orientuje się w tej medycynie estetycznej. No i pomyślałam, że nagram taki film, który pomoże Wam troszeczkę te kwestie od siebie odróżnić. Mianowicie, zacznijmy od kwestii kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy my mamy naturalnie w organizmie. Wiele osób bardzo się boi tej substancji, traktuje to jako coś bardzo takiego szkodliwego, jako coś, co może spowodować, że nasza twarz straci swoje rysy, że nasza twarz zostanie gdzieś tam uszkodzona. Moi drodzy, my mamy kwas hialuronowy w swoim organizmie. Jest to substancja, która u nas naturalnie występuje nie tylko w skórze, ale też w wielu innych tkankach. I ten kwas hialuronowy odpowiada za to, żebyśmy mieli odpowiednie uwodnienie organizmu. On ściąga wodę. Tylko że nasz kwas hialuronowy utrzymuje się 3 dni. Ten kwas hialuronowy, który jest podawany w medycynie estetycznej, jest wykorzystywany w różnych substancjach. Natomiast najczęściej jest to forma wypełniacza. I te wszystkie rzeczy, które Wam się nie podobają i widzicie na ulicy, takie negatywne efekty, to jest właśnie kwas hialuronowy. Czyli te przerobione takie wielkie usta, te ogromne policzki, jakieś takie dziwne rzeczy, to jest kwas hialuronowy, który został nieprawidłowo użyty. Tak naprawdę, jak my sobie patrzymy na zabiegi medycyny estetycznej, każde rozwiązanie jest po coś. I ten kwas hialuronowy został wymyślony po to i dla tych osób, które utraciły w niektórych partiach objętość twarzy. Czyli jeśli na przykład, jak się starzejemy, dochodzi do tego, że tracimy trochę podściółki tłuszczowej, bo jesteśmy naturalnie szczupli, trzymamy ładną talię, no to na twarzy też niestety tego tłuszczu ubywa. I ten kwas hialuronowy my podajemy po to, żeby w tych miejscach, gdzie tego tłuszczu ubyło, uzupełnić ten niedobór. Podczas procesu starzenia dochodzi też do tego, że tracimy podściółkę kostną, czyli nasze oczodoły stają się szersze, nasz otwór gruszkowaty, na którym opiera się nos, też staje się szerszy. I tak jakby możemy sobie wyobrazić, że my się trochę zapadamy do środka, czyli te struktury kostne już nie trzymają, nie tworzą tego stelażu. No ten kwas hialuronowy, jeśli zostanie odpowiednio dobrany, odpowiednio podany, jest w stanie jakby utrzymywać to rusztowanie i my to po to robimy, po to zostało wymyślone w medycynie estetycznej, żeby pacjenta utrzymywać w takim wyglądzie, jak on, no jak najdłużej, tak? Natomiast nie po to, żeby go karykaturyzować, nie po to, żeby naciągać tą skórę w nieskończoność. Na przykład pani przychodzi i mówi, no pani doktor, tutaj mi wisi, to może byśmy w policzki, bo ja jak tak podciągam tą skórę, to widzę, że jest lepiej. Nie po to. Takie zabiegi ze skórą związane, to jest zupełnie inna działka zabiegów. Kwas hialuronowy jest po to, żeby oddać twarzy objętość tam w tych punktach, gdzie ona wcześniej była, albo tam, gdzie powinna być, bo może też służyć do tego, że na przykład jeśli mamy pacjenta, który nigdy nie miał wytworzonej żuchwy i zastanawiał się nawet nad zabiegiem takim, żeby mieć gdzieś tam tą kość przeszczepioną, żeby tą żuchwę odbudować, żeby profil był ładniejszy. No ale nie podejmie się, bo się boi, bo ma różne przeciwwskazania zdrowotne, no to w przypadku kwasu hialuronowego my jesteśmy w stanie mu tą bródkę odbudować, tak? Jesteśmy w stanie mu ten profil poprawić. I to jest takie właściwe zastosowanie tej medycyny estetycznej. I takie, którego wy nie widzicie na ulicy, bo ci ludzie chodzą pomiędzy nami, ale oni wyglądają po prostu dobrze, tak? Oni wyglądają naturalnie, dobrze, jak każda inna osoba, tylko ładnie. I to był główny zamysł wprowadzenia kwasu hialuronowego, takiego w formie wypełniacza do medycyny estetycznej. Natomiast bardzo często pojawiają się takie sformułowania, że sobie ktoś zabotoksował usta. No i owszem, bardzo rzadkich przypadkach się używa botoks do tego, żeby coś tutaj w obrębie ust zrobić, ale botoksem się ust nie powiększy. Botoks jest to substancja, która jest lekiem. Oczywiście w bardzo dużej dawce jest to substancja, która byłaby toksyczna dla organizmu, natomiast my takich dawek nie wykorzystujemy w medycynie estetycznej i musicie sobie uświadomić, że wiele substancji, które wykorzystujecie na co dzień, również jest toksyczne w bardzo dużej dawce. Nawet sól, którą codziennie solicie zupę, gdybyście jej zjedli
bardzo dużą ilość też mogłaby doprowadzić do śmierci, tak? Dlatego w przypadku botoksu, botoks stosujemy do tego, żeby relaksować mięśnie. I jeśli macie lwią zmarszczkę, tutaj taką kreskę pomiędzy brwiami i taki srogi wyraz twarzy, jeśli macie te kreski na czole, te zmarszczki takie, które powodują, że macie wrażenie, że tak wyglądacie na strapionego, na zmęczonego, na nie wiem, na nieszczęśliwą osobę, jeśli pojawiają się takie kurze łapki, czyli takie zmarszczki tutaj w okolicy oka, które też no, są zmarszczkami generalnie wynikającymi z uśmiechu, ale czasami też z mrużenia oczu, z tego, że gdzieś tam, no może nie zawsze okulary nosimy wtedy, kiedy powinniśmy, może mamy taką pracę, że wymaga od nas tego, żeby te oczy mrużyć i one się robią coraz głębsze i coraz głębsze. To są dobre rzeczy na botoks. To są rzeczy, które wynikają z tego, że im jesteśmy starsi, tym niestety mamy w różnych miejscach przykurcze mięśniowe i one nie dotyczą tylko twarzy. One dotyczą całego ciała, ale na twarzy widzimy je no, codziennie w lustrze i chcielibyśmy coś zrobić, żeby ta skóra znowu była gładka. No to wtedy podajemy bardzo małe ilości botoksu i my ten botoks podajemy w mięsień. Więc botoks nie powoduje zmian takich jakichś w obrębie skóry nieodwracalnych. Tak? Nie jest tak to, co pacjentki nieraz się boją, że zrobi i już no nie ma odwrotu. Tak? W przypadku botoksu podajemy ten botoks w mięsień i ten efekt utrzymuje się kilka miesięcy. My zakładamy, że będzie się utrzymywał no między 4 a 6 miesięcy, to jest tak najczęściej, jak u pacjentów występuje, natomiast każdy pacjent jest inny i w przypadku każdego pacjenta ta długość utrzymywania efektu jest rzeczą zupełnie indywidualną, zależną od kilku czynników, od tego, jaką pacjent ma mięśniówkę, jak żyje, tak? Czy jest osobą, która ma bardzo szybki metabolizm, czy jest osobą, która dużo ćwiczy, czy jest osobą, która dużo wystawia się na ciepło. Od tego, jaką dawkę też lekarz zastosuje, bo musimy pamiętać, że w przypadku botoksu jest tak, że im większą dawkę podamy, tym ten efekt zblokowania mięśnia jest mocniejszy. I ja osobiście nie jestem zwolennikiem tak zwanego blokowania pacjentów na blachę, czyli tych efektów, które nieraz widzimy u aktorek, że one w ogóle nic im się nie rusza w obrębie twarzy. No, uważam, że no, zmarszczek nie ma, ale mimo wszystko dla rozmówcy jest dyskomfort, czyli te osoby wydają się po prostu dziwne, nienaturalne. Więc my jesteśmy w stanie dopasować tę dawkę do potrzeby pacjenta i tak powinno być, że powinniśmy tą dawkę, taką dawkę dobierać, żeby ten pacjent wyglądał naturalnie, ładnie, żeby te mięśnie mogły się zrelaksować, ale żeby nie były całkowicie zablokowane. To jest moim zdaniem taki, jak powinno to wyglądać, tak? Jeżeli chodzi o toksynę botulinową i jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, żadne z tych rezultatów niestety nie są na stałe. W przypadku toksyny botulinowej, tak jak powiedziałam, utrzymują się te efekty 4-6 miesięcy. W przypadku kwasu hialuronowego, czyli tego naszego wypełniacza, tego rozwiązania, które nadaje objętość, zależnie od tego, jaki wybierzemy preparat, efekty mogą się utrzymywać od kilku miesięcy, od takiego 8-9 miesięcy do nawet kilku lat, nawet do 2-3 lata tak naprawdę potrafią się utrzymywać niektóre wypełniacze. Natomiast nie są to rzeczy, które mielibyśmy na stałe, są to rzeczy, których możemy spróbować, tak? Możemy spróbować i jeśli okaże się, że one nie są dla nas, że my się z tym dobrze nie czujemy, to po prostu tego nie powtarzamy. Nie ma takiego czegoś jak uzależnienie, w sensie takie uzależnienie, jak uzależniamy się od narkotyków, to się tak uzależnimy od medycyny estetycznej. No powiedzmy sobie szczerze, my kobiety, a także mężczyźni jesteśmy trochę próżni i jakby na przykład mi ktoś powiedział, żebym się nie malowała, to byłoby mi ciężko. Nie dlatego, że ja jestem od tego makijażu uzależniona, ale ja po prostu wiem, że w tym makijażu wyglądam lepiej, więc chętnie go rano wykonuję i tak samo jest z tymi zabiegami z medycyny estetycznej. Też nie ma na to przymusu, ale no prawda jest taka, że jeśli są dobrze wykonywane, jeśli wyglądamy po nich ładnie, atrakcyjnie, to po prostu chcemy je wykonywać i to jest jedyne uzależnienie, o jakim możemy mówić tutaj w zakresie medycyny estetycznej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych zabiegów, w przypadku botoksu żaden zabieg, który wykonamy botoksem, nie pozostawi skutków na stałe. Tak? Tak jak mówiliśmy, że to są zabiegi, rzeczy odwracalne, tak w przypadku toksyny botulinowej nie ma możliwości, żeby na stałe wprowadzić jakiś efekt. Nie ma możliwości, żeby coś na stałe uszkodzić, dlatego że ta toksyna po prostu rozpada się i jej działanie no, nie jest wieczne. W przypadku kwasu hialuronowego też jeśli coś na przykład, to czego my się obawiamy w trakcie zabiegu, te osoby, które wykonują i które powinny mieć świadomość ryzyka, obawiamy się tego, że ten kwas hialuronowy może zostać podany do naczynia albo, że może takie naczynie
ucisnąć. No i na szczęście mamy na to rozwiązanie. Mamy enzym, który nazywamy hialuronidazą, który w tym momencie możemy podać pacjentowi i możemy tą reakcję jakby odwrócić, czyli momentalnie dochodzi do rozpuszczenia tego kwasu hialuronowego. I to jest też bardzo ważna informacja dla tych osób, które skorzystały z takich zabiegów i nie są zadowolone z rezultatów. Wy nie musicie tak chodzić. Ja wiem, że wiele osób idzie gdzieś na zabieg z przypadku, pod wpływem impulsu na coś się decyduje, potem wiele miesięcy żałujecie. Nie musicie tak chodzić. Hialuronidaza, jeszcze parę lat temu, jak ja zaczynałam pracę, myśleliśmy, że ta hialuronidaza uszkadza nasz kwas hialuronowy. Ale okazało się, że on się wspaniale regeneruje i po 3 dniach mamy z powrotem nasz kwas hialuronowy. Z powrotem, więc jakby nie ma ryzyka, że po podaniu tej hialuronidazy również dojdzie do jakiegoś trwałego uszkodzenia. Jesteśmy w stanie odwracać te rezultaty i to jest naprawdę wspaniała informacja dla tych osób, które się boją. Jedyne co, to nie wszyscy, niektórzy po prostu mają alergię na hialuronidazę i zanim ten enzym podamy, musimy wykonać próbę uczuleniową, musimy sprawdzić, czy pacjent nie ma takiej alergii i musimy wykluczyć taką możliwość. To jest coś, co powinno się zrobić przed takim zabiegiem. Inne rzeczy, których się obawiamy, to są zawsze alergie, ale jeśli decydujecie się chodzić na takie zabiegi, zachęcam Was jednak do tego, żebyście wybierali sprawdzone miejsca. No i moim mniemaniu powinni tymi zabiegami się zajmować lekarze, dlatego że oni w razie czego wiedzą, jak Wam po prostu pomóc, tak? Są w stanie zrobić to natychmiast, jeśli widzą, że coś się dzieje, jeśli widzą, że jest wstrząs anafilaktyczny, jeśli widzą, że jest jakaś alergia. Po prostu mamy trochę więcej wiedzy na ten temat, taka jest prawda. I powiem Wam szczerze, że ja mam dość dużą pulę pacjentów i różne rzeczy mi się już przytrafiły. Zdarzyło mi się i rozpoznać tężyczkę u pacjenta, i rozpoznać półpasiec, i różne inne rzeczy. I gdybym nie miała całej tej wiedzy medycznej, to bym tego po prostu nie wiedziała, tak? Nie byłabym w stanie Wam pomóc i pewnie tak jak Wy jesteście zdenerwowane, też byłabym zdenerwowana tą sytuacją, która gdzieś tam się dzieje, tak? A w momencie, w którym trafiacie do osoby, która wie, co robi, to odpowiadam za Was, tak? Odpowiadamy za Was, bierzemy za Was odpowiedzialność, dbamy o Was i staramy się, że tak jak przyszliście do nas zdrowi i piękni, tak wychodzicie jeszcze piękniejsi. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zachęcam Was do tego, żebyście zadawali te pytania, zachęcam Was do tego, żebyście pisali pod odcinkiem rzeczy, o których chcielibyście usłyszeć, o których chcielibyście się dowiedzieć więcej. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, do tego, że jeśli podobał Wam się ten odcinek, żebyście polajkowali ten odcinek. Jeśli Wam się nie podobał, też napiszcie, co chcielibyście, żeby się zmieniło, to jest zawsze cenna wskazówka. No i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia.